CSGO to obecnie jedna z najpopularniejszych gier sieciowych na świecie, a jeżeli pod lupę weźmiemy tylko shootery, to jej pozycja okazuje się być jeszcze silniejsza. Świetna fabuła? Nie, raczej nie. Mega rozwinięty gameplay? Gra sama w sobie jest prosta jak budowa cepa, więc to też odpada. Chodzi o coś innego. O aspekt sieciowy oraz piekielnie skuteczne mechanizmy Valve, które nie tylko świetnie przyciągają do siebie masy graczy, ale także sprawiają, że dzięki CSGO można zarobić. Dużo zarobić. A kiedy mowa jest o pieniądzach, to nie trzeba długo czekać, by zaskarbić sobie uwagę tłumów słuchaczy. W CSGO zarobić może każdy. Nieważne, czy gra świetnie, czy co najwyżej średnio, bo chodzi o fart. Nieco głębiej ten temat poruszony został w materiale o najdroższych skórkach z Counter-Strike Global Offensive. To właśnie one stają się dobrem luksusowym, a także towarem czasami wartym tysiące dolarów. Tak w skrócie, co jakiś czas Valve, czyli właściciel platformy Steam, wypuszcza nowe skrzynki, a co za tym idzie nową pulę skórek do broni, których jedyną funkcją jest zmiana wyglądu konkretnej broni. Skrzynki te możemy kupić za gotówkę lub zdobyć po rozgrywce. Aby je otworzyć, potrzebujemy klucza, którego cena nieznacznie się waha. Zazwyczaj jest to około 2,5 dolara. Najbardziej pożądane są oczywiście te skórki, których w obiegu jest najmniej, a ich dużą część stanowią skiny do noży, ponieważ trafiają się one rzadziej niż do reszty broni. No dobra, ale jak na tym zarobić? Skórkami można handlować na Steamowym rynku, ale wtedy musicie liczyć się z tym, że Valve lubi ugryźć spory procent zysku z transakcji, a same pieniądze zostają jedynie w portfelu Steamowym, więc bezpośrednio i fizycznie tych pieniędzy właściwie nie macie. Ale jak wiemy, nie takie ograniczenia ludzie potrafią omijać, gdy ich oczy zaślepi blask monet. Prawdziwych monet, które mogą trafić w ich ręce. Okazuje się, że rolę waluty mogą spełniać klucze, które można potem sprzedać na eBayu, Allegro lub innych portalach aukcyjnych. Dla całkowicie niezaznajomionych z tematem może to zabrzmieć nieco zawile i tak trochę szemranie. Ale w takim razie to jeszcze nic w porównaniu do witryn pokroju CS Lunch, gdzie nie tylko sprzedamy, wymienimy nasze skórki, ale także zabawimy się w hazard, obstawiając mecze konkretnych drużyn. Codziennie w takich zakładach udział biorą dziesiątki tysięcy osób. Okej, ale czy jest to w ogóle bezpieczne? Mimo że CS Lunch podpina się do naszego konta Steam, to raczej nie powinniśmy się niczego obawiać. No, przynajmniej ze strony właścicieli serwisu. Inaczej sytuacja wygląda wśród samych użytkowników, czy to Steama, czy CS Lunch, lub jeszcze innych witryn o podobnym przeznaczeniu. Niektórzy użytkownicy tylko czekają na naiwniaków, wysyłając im linki w prywatnych wiadomościach, które automatycznie udostępniają wszystkie przedmioty, jakie posiadamy złodziejowi. Osoby chcące wymienić lub sprzedać cenną skórkę na CS Lunch mogą się stać łatwym celem dla oszustów. Pod pretekstem korzystnej wymiany może się okazać, że jedyne co dostaniemy to figę z makiem. Metody potrafią być naprawdę różnorodne i gdyby wasze babcie grały w CS-a, mógłbym wam zagwarantować, że co najmniej raz próbowano by je okraść sposobem na wnuczka. Oszuści potrafią nawet zmieniać niki na Steamie na te do złudzenia podobne do naszych znajomych, a ich przecież często darzymy większym zaufaniem niż losowe osoby z internetu. O stratę rzadkiej kosy wtedy nie trudno. Przekrywkami mogą być również wszelakie turnieje, do których dostajemy zaproszenia, są przecież nagrody, są ludzie, z którymi właśnie rozmawiasz na TeamSpeaku i tłumaczą ci wszystko w jasny i przejrzysty sposób, a ty nie musisz się niczym martwić. Wystarczy, że pobierzesz anty-cheata, do którego właśnie dają ci link. Bo to taki wymóg, by móc brać udział w rywalizacji. Dokładnie tyle samo wystarczy, byś pożegnał się ze skinami, a czasem nawet z kontem. Także mieć się na baczności trzeba nieprzerwanie. Tego... Stronki na górze. Podałem ci tego linka na tym spiku. Ale ja nie chcę linka. A, spoko. Zaczekaj. Jestem. Halo? Słuchaj? Linka nie możesz znaleźć. To jest www.pylyalcsgo.pl. Linki po prostu nie możesz. Linka nie może znaleźć. Aha, chyba mam. No. Tam jest takich dwóch, jeden snajper, jeden z M-ką, chyba S-ką na dedaście zwykłym. Aha. Tak? To? Chyba ta, ale słuchaj, bo wyszedł mi artykuł o złodziejach, to? Co? Artykuł o złodziejach, wiesz? Czekaj, szukam. Nie wiem, chce wam się? Chce wam się tak ludzi wchodzić? No odpowiedz, halo. Co, znalazłeś już? Czekaj, szukam. Nie szukaj, bo wiesz o czym mówię.
Ja nie wiem, jak tak można. Ludzie zdobywają skiny własną pracą, poświęcają na to czasy, więc chcecie po prostu ich okraść? I to jeszcze w taki bedziewny sposób? Halo? Tak więc tak, CS Lunch jest bezpieczny, jeżeli tylko będziemy ostrożni i czasami może nawet przesadnie podejrzliwi. Okej, ale czy w takim razie to jest w ogóle legalne? W końcu mimo wszystko ludzie obracają tam sporo wartymi wirtualnymi przedmiotami. No właśnie, wirtualnymi przedmiotami. W tym przypadku nie ma mowy o faktycznej sprzedaży czy kupnie tych przedmiotów. To jedynie zwykła wymiana. Ale co ze skórkami dzieje się dalej, to już inna kwestia, której nie da się kontrolować. Na tym etapie wciąż jest to legalne. Skin może być dalej w obiegu, służąc przy tym jako równowartość danej kwoty, czyli, mówiąc wprost, przeznaczony jest do dalszej wymiany. Jego wędrówka może się także skończyć po trafieniu do właściciela, który po prostu będzie z niego korzystał, bo mu się podoba, a lans i spojrzenia zazdrości kolegów z serwera dodatkowo utwierdza go w przekonaniu, że te 1000 euro, które wydał na klucze, to była słuszna decyzja. Albo skórka może zostać sprzedana gdzieś na portalu aukcyjnym, albo wymieniona na klucze, które także potem zostaną sprzedane. W praktyce wychodzi na to samo. Ktoś dostaje skina i ktoś dostaje prawdziwe pieniądze. Za wirtualny przedmiot, który fizycznie nie istnieje. Ale właśnie na tym polega kolekcjonerstwo. Nie na tym, że płacisz za coś, co naprawdę nie istnieje, ale na tym, że masz rzeczy, na które wydałeś dużo, a nikt z twoich znajomych nie widzi w tym ani krzty sensu. Mówił do was Van Gotten. Hej!